Słuchaj, dziś jestem w zacnym miejscu, Jantarwia i Karmową, takie bardziej prywatne, taki trochę hotel. Jest tu tak fajnie, jestem tu w ogóle nieprzygotowany, że tak powiem, nie wziąłem ze sprzętu, nie wziąłem aparatu i w ogóle, więc obiecałem sobie i właścicielom, że przyjadę tu jeszcze raz i zrobię tutaj gruby materiał, a dzisiaj tylko tak zajawkowo. Wpadajcie, jest naprawdę zacnie. To jest nieco to dumna nazwa. Miejscówki, w której jesteśmy. Pasja i wypoczynek. Car Muzeum. No i mamy pięknego, zajebistego Cadillaca, który jest w bardzo zacnym, fajnym, stylowym malowaniu. Niespodzianka. Czyli już wiemy, że może być groźnie albo bezpiecznie. Skoro Cadillac, to wiemy, że tych detali to ma dużo bardzo ładnych i stylowych. Piękne. Lakier jest z brokatem. Pewnie telefon tego nie odda. Chociaż trochę. Nie, nawet odda. Także jest brokacik. Płomienie się mienią. Oczywiście, jakby komuś było mało, no to jest jeszcze kanapa z 59. Teraz uważajcie. Gościu jest załamany, nie? Jak wszyscy dotykają te auta. Pięćsetkodna Kuda. Właściciel dużo nam opowiadał o tym samochodzie. Ja już nawet wszystkiego nie pamiętam, ale samochód jest po prostu zrobiony w każdym calu. Perfekcyjnie. Andrew 500, dotyczy to od imienia właściciela i właściciela tego zacnego miejsca. Samochód jest na gwincie regulowanym. Silnikowo mocno pomodzony. Wszystko zakute. Mam nadzieję, że będzie okazja przyjechać tu jeszcze raz i wtedy może właściciel zgodzi się poopowiadać. Człowiek ma niesamowitą wiedzę i pasję do tego, co robi i tego, co posiada. Więc nie chciałbym tutaj opowiadać bzdur. Wolałbym, żeby on sam poopowiadał o tych autach. Dlatego, że to, w jaki sposób on opowiada o tych autach i to, ile... Każdy z tych samochodów kryje ciekawych historii. To jest po prostu głowa mała. Nie chciałbym po prostu, że tak powiem brzydko, czegoś sfałszować.
Mustang, ale nie taki sobie Mustang. Wersja Laguna Seca. Ten, powiem Wam, wygląda bardzo zacnie. Tu nie ma żadnych atrap, to wszystko jest prawdziwe w tym samochodzie. Jest i parapet, który też robi swoją robotę. No i tu mamy oryginalnego dziadka. Pewnie się narażę niektórym, ale dla mnie osobiście w jedynie słusznej budzie. Wnętrze bardzo dobrze znane miłośnikom, posiadaczom Mustangów. Niektórzy twierdzą, że to jedyny słuszny kolor. Nie wiem, czy tak jest. Także takie niespodzianki czekają Was, jeżeli byście zdecydowali się na przejazd tutaj. Ten samochód to jest projekcik, który się robi i to będzie samochód, który będzie tak zwaną reklamówką firmy oraz tego miejsca. Na razie jest w fazie budowy, więc chwilę potrwa. I najważniejsze, pamiętajcie, przestrzegajcie tego. I tak to mniej więcej wygląda. Aha, pokażę Wam jeszcze motorki. Oczywiście kultowy Harley. Ilość detali poraża na tym motocyklu. Sakwy oryginalne. Super. Tak więc co? Wypada mi tylko zaprosić Was tutaj. Przybywajcie.
Bardzo fajne, klimatyczne miejsce. Super właściciele. Chętnie opowiadają o swojej pasji, do tego, co robią, do tego, co posiadają, do tego, jak to funkcjonują. No i cały hotel w ogóle jest pełny w różnego rodzaju detalach, szczegółach, takich klimatycznych smaczków. Można tu po prostu godzinami siedzieć i po prostu oglądać to. Pochary właściciela. Piękne modele. Fajny NASCAR. Tak, my faceci to takie duże dzieci. Uwielbiamy takie sprzęty. Tyle na razie. Jeszcze raz polecam i zapraszam. Na 440 rozwiercony do 8.2. Fajny kolektorek, taki jeden z naszych, no, z moich preferowanych. Bajka. To też jeździ? Wszystko u nas jeździ. Nie ma sprzętów, które nie jeżdżą. Oczywiście, wiesz, każdy ma tam jakieś dolegliwości żołądkowe, ale staramy się, żeby wszystko chodziło. Tam sobie kokolwiek. Pokój Harley'owy. Akurat trafiliśmy, że jest wolny. Tutaj właściciel opowiadał, że tą manetkę, jak się pociągnie, to jest oddźwięk motocykla, żeby harlejowcy, czyli klimat. Naprawdę powiem wam, każdy pokój, każde pomieszczenie jest w klimacie. Wszystko, jest tyle detali, że naprawdę, głowa mała. Wieszaczki nawet. Na każdym kroku widzimy, po prostu pełno tego jest. Na każdym kroku mamy nawiązania do amerykańskiej motoryzacji. Edsa, pięknie. Patrzcie, jakie sprzęty. Naprawdę jest tu mega klimatycznie. Stany. Alaska. Pokój Szerbiego. You, I was such a rebel, so dance.
natural dance and never forget. N'oublie jamais. I heard my father say, every generation has its way. I need to disobey. N'oublie jamais. It's in your destiny. I need to disagree. When rules get in the way. N'oublie jamais. Mama, why do you dance to the same old songs? Why do you sing only harmony? 'Cause down on the street, something's going on. There's a brand new beat and a brand new song. In my heart, there's a young girl's passion for a lifelong duet. And someday soon, someone's smile will haunt you. So sing your own song and never forget. N'oublie jamais. I heard my father say, every generation has its way. I need to disobey. N'oublie jamais. It's in your destiny. I need to disagree. But rules get in the way. N'oublie jamais. For love or fame, it's all the same. One number.